Proszę Państwa, Tadeusz Różewicz powiedział o sobie w jednym z listów: jestem górnym i dolnym Ślązakiem, chociaż urodzonym w Radomsku. Ja powiedziałbym, jestem górnym Ślązakiem i Zagłębiakiem, choć urodzony w Jędrzejowie. Otóż jeżeli myślimy o Tadeuszu Różewiczu i Górnym Śląsku, a można powiedzieć, że on jest właśnie takim Ślązakiem pełnym, dolnym i górnym, ale kiedy myślimy o Różewiczu związanym z Górnym Śląskiem, to my musimy sobie uświadomić, że ten przyjazd na Górny Śląsk wcale początkowo nie był oczywisty. Różewicz, jak pamiętamy, urodził się w roku 1921 w Radomsku. Tam kończył pierwsze szkoły. Tam zaczynał pisać, zresztą jakby na wyraźną zachętę jego starszego brata Janusza. Wtedy powstawały pierwsze wiersze, takie wiersze religijne, które drukował w pisemku Sodalicji Mariańskiej pod znakiem Maryi i pierwsze próby dramaturgiczne. A potem wybuchła wojna i on oczywiście jako żołnierz AK przebywał w różnego rodzaju lasach włoszczowskich, koneckich, opoczańskich, radomszczańskich. A kiedy wojna się skończyła, to nagle okazało się, że ten świat, w którym on wzrastał i ten świat wojenny tak jakoś pokiereszowały nie tylko jego samego, ale także i jego rodzinę, że trzeba było na nowo w tym świecie się zakotwiczyć. Różewicz nie ma matury. Różewicz chce pisać, ujawnia się jako żołnierz Armii Krajowej. Ta rozmowa z urzędnikiem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wcale nie należy do przyjemnych. Jedzie do Warszawy, potwierdzi swój stopień wojskowy i widzi miasto, którego nie ma. I tak jak przypomina Czechowicza, chodził tym miastem, chodził miastem, przechadzał miastem i nad sobą się użalał. W Gliwicach mieszka jego dziewczyna, koleżanka z partyzantki, Filis, pseudonim Filis, Wiesława. Ale Różewicz wraca do Częstochowy, tam kończy maturę, tam mieszka przez pewien czas, tam wreszcie wydaje swój drugi tomik wierszy. Pierwszy tomik nosił tytuł Echa Leśne i był wydany konspiracyjnie na Powielaczu. Ten tomik przepisywała właśnie Wiesława Kozłowska, przyszła żona poety. A w Częstochowie wydaje tomik satyr, który nazywa W łyżce wody. Zdaje maturę na kursach dla dorosłych i stara się włączyć w życie literackie. Jeszcze nie ma nawet nadziei na to, że będzie w Gliwicach. Częstochowa jest wtedy miastem, w którym zatrzymali się uchodźcy zburzonej Warszawy. Też tam powoli zaczyna raczkować środowisko literackie, ale to środowisko jest nieliczne. Zresztą Częstochowa jest tylko punktem przesiadkowym na mapie polscy pisarze. Tam się zatrzymują albo uczeni zatrzymują się i jadą dalej. Oczywiście marzeniem młodego poety jest Kraków. Kraków, który jest autentyczną stolicą kulturalną. W Krakowie jest Uniwersytet Jagielloński. Marzą mu się studia z zakresu historii sztuki. No i tam się zatrzymuje na pewien czas. W domu, w kamienicy na ulicy Krupniczej. Tam są oczywiście ci, którzy będą dla niego niebywale ważni, tacy choćby jak Kazimierz Wyka, wtedy wschodząca gwiazda polonistyki polskiej. W Krakowie wydaje dwa tomiki, czyli Niepokój w roku 1947 i Czerwoną rękawiczkę w roku 1948. Ten okres krakowski jest więc jak gdyby okresem trzecim może w jego życiu, po Radomsku, po Częstochowie, Kraków. Ale on ciągle
wędruje do Gliwic w tamtym czasie. Więc jeżeli od roku 45 jego żona, jeszcze przyszła żona, która najpierw pracuje w Polskim Czerwonym Krzyżu, a potem na Politechnice Śląskiej tam się znajduje, to on ciągle do niej jedzie. Kiedy w roku 1997 przyznano Różewiczowi honorowe obywatelstwo Gliwic, on wspomina to tak. Jechało się z Krakowa ciężarówką, docierało się do Katowic, tam przesiadało się na jakiś tramwaj, jechało się na Chorzów, na Rudę Śląską, tam gdzieś w Zabrzu znów się przesiadało, potem na dworcu w Gliwicach do tramwaju, no i zajeżdżało się prosto pod rezydencję. Rezydencja, czyli dom, mieszkanie, w którym mieszkała Wiesława Kozłowska ze swoją matką. Trudno właściwie powiedzieć o Różewiczu, że Różewicz jest poetą jakiegokolwiek miejsca. To raczej poeta w przeciągu, poeta jak bohater jego sztuki Kartoteka, przez niego przepływa cała ulica, tak czytamy w didaskaliach do Kartoteki. Więc Różewicz jest właśnie kimś takim. Kimś, kto jest niby osiadły w jakimś miejscu, ale w istocie rzeczy ciągle gdzieś na wyjeździe. Będąc w Krakowie, dojeżdża do Gliwic. W Gliwicach osiądzie na stałe, czyli z miejscem zamieszkania, w roku 1951. Wtedy wróci z Węgier, tam był na takim stypendium, on napisał taką książeczkę Kartki z Węgier i w Gliwicach bierze ślub z Wiesławą Kozłowską, rodzi się najpierw jeden syn, Kamil, potem drugi syn, Janek i zamieszkują w Gliwicach, w mieście, o którym powie, że to był Tygiel. To był Tygiel. Co to znaczy, że to był Tygiel? To było miasto, w którym, przez które przetoczyła się niebywała masa ludzi. W takim satyrycznym wierszu Dzień w Gliwicach z 1945 roku, wiersz jest satyryczny, mówi o tym, że w Gliwicach nie ma tylko Ślązaków. Jest i szewc ze Lwowa, krawiec z Wilna, bufetowa z Kołomyi, piekarz z Warszawy, ślusarz z Radomska i hycel z Mławy. W tym tyglu ludzkim, który Różewicza niezwykle fascynuje, Różewicz czuje się dobrze. Dlatego, że można by powiedzieć, że nie czuje się ani wyróżniony, ani też zagubiony. Jest jednym z wielu. Jak Państwo wiedzą dobrze, Górny Śląsk w XX wieku miał i nie miał szczęścia do wybitnych postaci. W dwudziestoleciu międzywojennym na Śląsku, ale na Śląsku Cieszyńskim, w Cieszynie, na tym Zielonym Śląsku, zamieszkał Julian Przyboś. My naturalnie mamy także piewcę Zielonego Śląska, którym był Emil Zagadłowicz. Ale o ile Przyboś był twórcą takim, on poświęcił Śląskowi tylko dwa wiersze. Wiersz Nad Śląskiem i wiersz Królewska Huta Wisła o wyjeździe robotników z Królewskiej Huty, czyli z Chorzowa do Wisły na wypoczynek. Zagadłowicz Śląskowi poświęcił Pieśń o Śląsku. Zdumiewający był to poemat, w którym Zagadłowicz widział wszystko, co zielone, a nie zobaczył ani jednej hałdy, jaka na Śląsku jest. I trzecim takim poetą ważnym okazał się Tadeusz Różewicz. Tadeusz Różewicz, który mieszka na Śląsku, więc powiedzmy od 45, ale tak naprawdę od 50-51 do 68, ten Tadeusz Różewicz pokazuje nam Śląsk niejako w tle swojej twórczości. Ten Śląsk to będzie właśnie apoteoza człowieka
powszedniego, człowieka codziennego, człowieka, który jest niewyróżniający się. To tak jak widzą Państwo tutaj czasami na zdjęciach, to jest twarz człowieka każdego. Różewicz jest poetą skromnym. Różewicz nie pisze może o ulicach, miastach, bohaterach śląskich, ale Różewicz jest stąd, właśnie z owego tygla ludzkiego, z tego tygla, gdzie są Ślązacy, gdzie są Wilnianie, Lwowiacy i tak dalej. Co najważniejsze, że będąc w owym przeciągu, mieszka w Gliwicach i od tych Gliwic ucieka. Tych Gliwic. To nie jest żadne stygmatyzowanie. Tak właśnie w liście do Tadeusza Różewicza pisał Julian Tuwim. Co pan robi w tych Gliwicach? Gliwice są prowincją. Gliwice nie są żadnym miastem, który by na literackiej mapie jakoś odznaczało się. To miasto jest jednym z szarym, czarnym, prowincjonalnym miastem. Co pan robi w tych Gliwicach? Kornel Filipowicz, wybitny nowelista, z którym Tadeusz Różewicz bardzo się przyjaźnił, kiedy odwiedzał go, a oni się poznali właśnie na Krupniczej, kiedy odwiedzał Różewicza w Gliwicach, mówi, no tak, 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 no tak, wybrałeś, no tak. To był ten rodzaj jakiejś takiej dezaprobaty, że oto poeta, dramaturg tej klasy, co Tadeusz Różewicz, wybiera prowincję i decyduje się na funkcjonowanie w przestrzeni, która właściwie nie powinna jakoś pobudzać do twórczości. Tadeusz Drewnowski w takiej książce Walka o oddech, biopoetyka Tadeusza Różewicza, pisze o tym kilkunastoletnim okresie przebywania w Gliwicach, pisze jako emigracji gliwickiej. To znaczy, że pisarz tej klasy, który mógł przecież pozostać w Krakowie, wybrał emigrację gliwicką, czyli emigrację prowincjonalną. Proszę Państwa, to nie jest ważne, powiedziałby Różewicz, gdzie się mieszka. To nie jest ważne, gdzie się pisze. Ważne jest to, co pragnie się swoją twórczością zaświadczyć. Dla Różewicza Gliwice były idealnym miejscem, w którym powstały najważniejsze jego prace. Jeżeli byśmy spojrzeli tylko na tomy wierszy, a więc od roku 1950, kiedy rodzi się syn Kamil, wtedy ukazuje się 5 poematów. Potem taki niezbyt dobry tomik socrealistyczny, Czas, który idzie, wiersze i obrazy, ale od 54 już mamy te takie autentycznie kanoniczne tomy wierszy Tadeusza Różewicza. To Równina, Poemat otwarty, Formy, Rozmowa z księciem, Głos anonima, Nic w płaszczu Prospera i Twarz trzecia. Między tym rokiem 1954 a 68 ukazuje się kanon poetycki Tadeusza Różewicza. Naturalnie u poety, który jest poetą tak twórczym, tak poszukującym, tak niezwykle starającym się trzymać rękę na pulsie czasu. Oczywiście u takiego poety kanon będzie się poszerzał, ale kanon poetycki jest już zrobiony. Różewicz po tych dwóch świetnych tomikach, które wprowadzają go do literatury, Drzwiami na oścież, czyli Niepokoju i Czerwonej rękawiczce. Wszyscy wtedy byli zdumieni. Po tych dwóch tomikach krakowskich Różewicz potrzebował takiego być może odpoczynku i Gliwice mu dały, Śląsk dał mu taki odpoczynek, żeby móc w spokoju kontynuować pracę nad swoją być może najważniejszą częścią
dorobku poetyckiego. Powiedziałem wcześniej, Różewicz to nie tylko poeta, to także dramaturg. I znów tutaj właśnie w Gliwicach, z dala od wszelkiego szumu, powstają najważniejsze dramaty, albo sztuki, albo teatr niekonsekwencji, jak mówi sam Różewicz, powstają jego najważniejsze sztuki. To przede wszystkim Kartoteka. Potem Grupa Laokoona, Świadkowie albo Nasza mała stabilizacja. Przecież ten tytuł, ten podtytuł, drugi człon tytułu Różewiczowskiego, Nasza mała stabilizacja, stanie się określeniem całej dekady lat 60. owego gomułkowskiego okresu rządów. Wreszcie Śmieszny staruszek, Akt przerywany, Spaghetti i miecz oraz Przyrost naturalny. A wreszcie trzy niezwykle ważne zbiory prozy. Być może proza Różewicza jest mniej znana i proza Różewicza jest mniej komentowana niż poezja i dramaturgia, ale to właśnie tutaj powstają te trzy tomy, takie jak Opadły liście z drzew, Przerwany egzamin, czy też Wycieczka do muzeum z owym tytułowym opowiadaniem, właśnie Wycieczka do muzeum, czyli do Oświęcimia, gdzie Różewicz w sposób bardzo gorzki pokazuje, że zaledwie kilka lat po tym wielkim doświadczeniu zagładowym ludzi już nie interesuje cierpienie, które tam miało miejsce, ludzi interesuje to, żeby pokazać im, jakie to eksperymenta na ludziach czynili naziści. Proszę Państwa, Różewicz jest twórcą w Gliwicach niezwykle płodnym. Te tytuły tomików wierszy, tytuły sztuk teatralnych i tytuły prozatorskie nie mówią nam jednakże wszystkiego o gliwickim okresie Różewicza. Ze środowiskiem katowickim, literackim czy śląskim Różewicz miał kontakt mniejszy. Najbardziej przyjaźnił się ze Zdzisławem Hierowskim, krytykiem literackim, tłumaczem literatury czeskiej na język polski, między innymi znakomite sztuki Jana Drdy. Oczywiście kolegował się z Wilhelmem Szewczykiem, przyjeżdżał do niego w odwiedziny Tadeusz Kijonka, ale te związki ze środowiskiem literackim Katowic były słabsze. Naturalnie, że drukował w czasopismach tutejszych takie, jakie one były. Proszę pamiętać, że Różewicz to jest poeta, który żyje z pisania. On nie jest nigdzie zatrudniony, on jest po prostu literatem. Więc drukuje tutaj, kiedy jeszcze nie było poglądów, to drukował w Trybunie Robotniczej, w Wieczorach Teatralnych i tak dalej, w takich czasopismach, w których można było opublikować za jakieś pieniądze. Ale tutaj także, muszę to powiedzieć, powstaje jeden z najsłynniejszych wierszy Różewicza, a przynajmniej najbardziej popularnych, chociaż nie jest w żaden sposób naznaczony śląskością. To jest dytyramb na cześć teściowej. Dytyramb na cześć teściowej, który został opublikowany w Przyjaciółce, w milionowych nakładach, stał się jednym z najpopularniejszych wierszy Różewicza. Jest wierszem podręcznikowym, wchodzi do kanonu szkolnego, bo jest to wiersz o matce. O teściowej, z której rżą stare konie, a to ona zaceruje skarpetę, ona pochyli się nad wnuczkiem, ona ugotuje obiad i tak dalej, i tak dalej. I w tym pięknym wierszu Różewicz mówi, żeby te stare konie, które rżą z teściowych, żeby oni wreszcie zrozumieli i powiedzieli do niej, chodź do nas, matko. Ten wiersz jest wierszem innego rodzaju, on wchodzi do takiego cyklu humoresek poniekąd, ale ten wiersz innego rodzaju niż te wiersze, w których Różewicz rozważa temat sztuki, wojny, cierpienia, zagłady, etc. W roku 1955
Aleksander Widera, taki pisarz śląski, ale także i dziennikarz Radia Katowice, robi z Różewiczem wywiad. To jest rok, kiedy ukazuje się Równina. Robi wywiad dla Trybuny Robotniczej. I tam pojawia się takie bardzo ważne zdanie. Mało kto wie może o tym, że Tadeusz Różewicz mieszka na Śląsku. Ten rodzaj dyskretnej obecności, ten rodzaj nieafiszowania się, nie odcinania kuponów, jak to się brzydko mówi, od tego, że jest się wielkim poetą i przecież można było odciąć jakieś kupony. Ten poeta mieszkający skromnie, jak pisał w odzie do Tadeusza Różewicza poety Czesław Miłosz, ten, który słucha bijących na wieży kurantów, ten poeta jest dyskretny, ale równocześnie jest to poeta, który być może tutaj właśnie, kiedy pisze o śmierci poezji, o tym, że trzeba stworzyć poezję nową, że trzeba na śmietniku poszukiwać tych metafor, z których da się zrobić coś nowego. Ten poeta, który i ten dramaturg, który mówi o sobie, że jest krystalizatorem liryki z materii nieczystych, że jest antypoetą. Ten poeta być może powinien właśnie znaleźć się w Gliwicach, właśnie znaleźć się na czarnym, uwęglonym Śląsku po to, żeby wykrystalizować czystą postać swojej twórczości. Proszę Państwa, Różewicz ukazuje nam rzeczywistość niską. Różewicz ukazuje nam rzeczywistość śmietnika, cywilizacyjnego śmietnika. Ale Różewicz, chociaż już dawno mieszka we Wrocławiu, wyjeżdża w roku 68, otrzymuje nagrodę państwową i zmienia miejsce zamieszkania. Wcale nie na lepsze być może, ale to środowisko było trochę inne, może mniej prowincjonalne niż Gliwice. Ten Różewicz o Gliwicach nie zapomina. W roku 1999 ukazuje się tom Matka odchodzi. I być może jest to jedna z najpiękniejszych spowiedzi poetyckich, mówimy o nim szary tren, taki współczesny tren, jedno z najpiękniejszych podziękowań Gliwicom, ponieważ tutaj właśnie umiera jego matka, tutaj spoczywa jego matka i on po 42 latach decyduje się wydać tę książkę, w której umieszcza wszystko to, co jest jakby związane z rodziną, z rodzicami, z ojcem, z matką, przypomina listy matki. Przypomina wreszcie coś, do czego wcześniej nie mieliśmy dostępu. Okazuje się, że Różewicz pisał tutaj dziennik i ten dziennik nazywa Dziennikiem Gliwickim. I to są kartki z dziennika gliwickiego, kartki wydarte z dziennika, w którym opisuje cały ten proces umierania matki. My, kiedy ukazał się ten tom Matka odchodzi, byliśmy zdumieni, zadziwieni, zszokowani taką otwartością poety. Równocześnie jakby uświadomiliśmy sobie, że być może dzięki temu tomikowi Różewicz także, takie jest moje przekonanie, dziękuję temu miejscu, w którym napisał dytyramb na cześć teściowej i napisał ów szary tren. W roku 97 otrzymuje honorowe obywatelstwo Gliwic, w roku 99 doktorat honorowy Uniwersytetu Śląskiego. Ma pełne prawo powiedzieć, jestem dolnym, bo mieszkam na Dolnym Śląsku i górnym Ślązakiem. I to, co najważniejsze, być może w puencie tego czasu gliwickiego, ale także czasu śląskiego, to, że Różewicz od roku 94, kiedy tutaj właśnie dane mi było razem z Tadeuszem Kijonką zrobić sesję poświęconą jego twórczości na 50. rocznicę tej twórczości, od roku 94 aż do roku 2000,
XIV Różewicz bardzo silnie na nowo zadomowił się w Górnym Śląsku. Dziękuję bardzo Państwu.